Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Listopada. Jak to się ma? Ewidentnie widać, że strona od h2o.net jest bardziej zmoczona. To nie ma tematu. Zresztą to widać. Widać odcięcie. Krople się tu zbierają. Na małą ilość deszczu daje radę. No, ale tutaj G-Technic, wiadomo, no, bryluje. Naprawdę jest tutaj bardzo dobrze. Też tutaj górna warstwa też jest zmoczona, nie ma tematu. Boczna ewidentnie trzyma tej wody mniej. Zdecydowanie produkt jest, ma lepsze zabezpieczenie i lepszą hydrofobowość. Co za tym idzie, na pewno lepiej, mniej trzyma się brud tego produktu. No nic, obserwuję dalej, zobaczymy czy to wytrzyma zimę. Tak jak widać tutaj ewidentnie ta strona jest jaśniejsza, ta jest bardziej zmoczona. Pomiędzy taśmą, gdzie nie było zabezpieczenia, a H2O jest niewielka różnica. Naprawdę niewielka. Jak widać, pogoda paskudna. 4 stycznia 2024. I co my tu mamy? Ewidentnie tu, gdzie jest G-Technic, jest zdecydowanie lepiej. Widać, krople trzymają się pięknie na pionowej powierzchni. Jeżeli chodzi o poziomą powierzchnię tutaj, no to mamy dużo wody. No tu jest podobnie jak przy H2O, z tym, że tu jest zdecydowanie gorzej.
tu gdzieniegdzie się jeszcze broni, ale można powiedzieć, że G-Technik wypada zdecydowanie fajnie. Teraz mamy bardzo dużo opadów. Za kilka dni mają przyjść poważne przymrozki, także kurczę, zimę myślę, że przetrzyma na miękko, jeżeli chodzi o G-Technika. Tutaj H2O już umarło. No, dzisiaj mamy 8 stycznia. 8 stycznia i mamy minus 11. Jak widać, produkty siedzą, jeden i drugi po wyschnięciu, widać odcięcie, z tym, że ten lepiej się broni, no nie da się ukryć, ostatnio pokazywałem, ale tak czy tak tutaj, mam nadzieję, że ty to też widzisz, odcięcie zdecydowanie jest, więc jest nieźle. No, mamy dzisiaj 11 marca 2024 i co tu widać? No widać odcięcie, tu jest już słabiutkie. Jak wiadomo, widać kropelki eleganckie. G-Technik jeszcze się broni. Tu jest sucho. Tu jest już jest mokro. Ale tu gdzieniegdzie też kropelki widzę są. Niczego sobie. Zobacz. I kurczę, tu ewidentnie widać, że jest to zabezpieczenie lepsze. Bardziej hydrofobowe. Tutaj w materiale też siedzi, ale nie tak skutecznie jak tu. Widać to, widać, że to odcięcie jest. Tutaj to jest znaczne, to nie ma tematu. Przepraszam za szumy. O, z tej strony dobrze widać. No tu już można powiedzieć, że zanika. Tu jest perfekto, zobacz. Widać, że jest sucho. Jest jaśniejsze. Tu już jest ciemniejsze. No jest mokre, ewidentnie. Ewidentnie jeszcze siedzi bez. Myślę, że posiedzi dosyć długo. Chociaż tutaj gdzieniegdzie już zaczyna łapać. Już krople jakby przesiąkały. O, tutaj na przykład też jest mokro, tak, tu gdzie leży już zaczyna się, zaczyna powoli siadać. Na pionowej ścianie wiadomo jest całkiem inaczej, ale broni się i to naprawdę fajnie się broni. 5 maja i jak widać produkty siedzą, tu jest, znaczy linia odcięcia tu jest mniej widoczna, jeżeli chodzi o H2O, tu jest zdecydowanie jaśniej. Teraz tak, tu widać nie osadza się brud, bo nie ma kropelek. Tu ewidentnie widać, gdzie jest brudne, że jeszcze kropling jest. I teraz tak, dzisiaj aura jest całkiem przyjemna. Cały czas świeci słoneczko od tygodnia, ale pogoda ma się diametralnie zmienić, więc jak się uda, to jutro przyjdę tutaj i sprawdzę, czy będzie jeszcze tutaj hydrofobować. Raczej znaczy tutaj podejrzewam, że na pewno będzie, ale podoba mi się tu to, tak jak zawsze mówię przy H2O, że on tak przyciemnia. I słuchaj, fakt, że tutaj jest jaśniej, nie widać, że ten produkt siedzi, ale tu różnica między gdzie była taśma a H2O, tu jest ciemniej. Także tak jakby bardziej odżywione, pomimo, że nie ma kroplingu. 6 maja zaczęło, kurczę, padać. Zobaczmy, jak to wygląda. Szukamy kropelek. No, niech tu spadnie jakaś, kurczę. Może za szybko jeszcze przyszedłem. Właśnie myję autko i... O, tak, tutaj spadła kropla. Tu i widzę, że hydrofobowość jest. I tu jest strona... no, H2O. Tu widzę, że się skrapla. Malutka kropla, ale się skrapla. Coraz bardziej pada. Tu też widzę już skraplanie. Okej. Ta strona w ogóle jest ciemniejsza, słuchaj. Tak jak mówiłem, takie odżywienie. I tak, tu jest jaśniej, tu jest całkowicie jasno. Tutaj strasznie. Tutaj rozjaśnia ten produkt, jeżeli chodzi o G-Technika na maksa. Tu jest, powiedzmy tak oryginalnie, tu jest bardzo rozjaśnione, a tu jest takie cały czas nasycone. I teraz tak, kropelki, słuchaj, no. Widzę, że całe są. Tutaj też się pojawiają. Tu już jest strona. Teraz tak, tu mi kapnęło srogo i niestety jakby zmoczyło, jakby już nie zabezpieczało. Za to tu po stronie G-Technika podobnie, słuchaj. Podobnie już. No deszczyk jest skromny, więc kurczę, ale powiem ci tak, że na tyle kropli, co spadło, to jest porównywalnie teraz. Pewnie dopiero by się okazało konkretnie,
jakby rzuciło tutaj solidnym deszczem. No na razie to jest takie, kurczę, udaje, że pada. Ale nie, widzę, że tutaj krople spadają, słuchaj, i tak jakby zmoczyło. No. To nie jest powiedziane, że produktu nie ma. Po prostu już nie ma tej hydrofobowości, on coś tam zabezpiecza. Znaczy coś tam, zabezpieczenie jest. Ale już niestety materiał go ciągnie, więc moim zdaniem powoli się zaczyna kończyć. Pod wrażeniem jestem tego produktu. Tego owszem, jak najbardziej. No tutaj jest. Jest nieźle. Zobaczymy, jak się rozpada. Najwyżej za chwilę przyjdę. No dobra, zaczęło padać. Słuchaj, no tutaj, tutaj są kropelki przy H2O. Tu już niestety nie tak mocne, ale tu na przykład też już jest minimalnie lepiej, ale to bardzo minimalnie. Tak naprawdę, tak, w tym momencie to się wszystko już zaciera, ale tu jest zdecydowanie ciemniej, tu jest jaśniej, tu jest tak pośrednio, więc tu najlepsze nawilżenie. Uwielbiam ten produkt, tu zabezpieczenie również jest srogie, także na pewno, jeżeli chodzi o zabezpieczenie na zewnątrz, wybrałbym właśnie G-Technica. Jeżeli chodzi o wnętrze, zdecydowanie ten niż, zresztą na zewnątrz też. Naprawdę jest fantastycznie. Dobrze, słuchaj, 2 czerwca, widzę sąsiada, kurki chodzą. Jak sprawa się ma, słuchaj? No, tu gdzie niegdzie kropelki są. Tu, jeżeli chodzi o cropping, trochę lepiej. Ale też już niestety, o, jak to spływa? Dobrze, a tutaj, słuchaj, no, tu jest bardziej sucho teraz niż tam. Tu znowu jest cały czas przyciemnione. Tu, gdzie nie ma produktu, widać, że od razu chłonie. Tu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, jest lepiej. Tu, gdzie niegdzie są takie koślawe te krople, jeszcze coś się dzieje. Tutaj tak samo. Ewidentnie tutaj nie ma. Tu, gdzie niegdzie jeszcze krople są, ale już takiej przepaści, słuchaj, nie ma. W dalszym ciągu ta strona wygląda na ciemniejszą jak ta. I śliskość, kurczę, no to ciężko powiedzieć. Nie ma różnicy, także słuchaj, no, moim zdaniem jedno i drugie zabezpiecza. Tutaj też już widać, że raczej zabezpiecza, no już widać, że materiał pije ten produkt. Tutaj też już mokre. No, także myślę, że więcej nie będę się męczył i tak naprawdę różnica, słuchaj, kurde, co bym wybrał na zewnątrz? Prawdopodobnie byłby to G-Technic, chociaż nie ma tu jakiejś kolosalnej przewagi, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Krople też wiadomo, znaczy tutaj akurat świadczą o tym, że jest hydrofobowość i jest lepsza, więc na zewnątrz chyba jednak G-Technic. No dobrze, dzisiaj mamy 16 czerwca. Jak się ma sytuacja? Słuchaj, jakby to powiedzieć. Cały czas widzę, że tu jest bardziej nawilżone. Tu, gdzie jest pasek, też jest ciemniej. Najjaśniej jest tutaj, gdzie siedzi G-Technic. Kropelki. Tu są. Pojawiają się kropelki. Dotykam i tak jakby się niby wchłania, niby nie wchłania. Zabezpieczenie jest. Tu u góry ewidentnie kropelek już nie ma. I tu również jest to samo. Na tym samym etapie. Tu u góry może odrobinkę trochę lepiej jest, zdecydowanie, znaczy jest lepiej troszeczkę. Deszcz zacina w tę stronę, więc tutaj, no wiadomo, warunki atmosferyczne, ten plastik nie jeździ. Kurczę, no słuchaj, patrząc na to, no jest dobrze. Jeden i drugi produkt, ten wydaje się trochę lepiej. I teraz tak, słuchaj. Mamy dzisiaj 16 czerwca, film aplikując te produkty już sobie ustawiłem, że opublikuję go właśnie 30 czerwca, więc na dniach będę to zawijał, będę, zresztą tutaj widać, o, ja tutaj widzę, zobacz, tutaj są kropelki, tu są zdecydowanie lepsze, bardziej jędrne, ale tutaj też są, więc no to zabezpieczenie jest. Co do produktów, kurczę, co do tego produktu, bo w sumie chciałem się skupić nad tym produktem, bo ten to jest kozak moim zdaniem, jeżeli chodzi o wnętrze. Na zewnątrz, kurczę, no prawdopodobnie może być trochę lepiej. Tu znowu, znaczy może inaczej, ja wezmę ten plasticzek z tym materiałem, wezmę go, że tak powiem, na stół, umyję, potraktuję go chemią, zobaczymy, jak to się zachowa przy ostrej chemii. Będę chciał to właśnie umyć,
bo tutaj, jak wisi, wiadomo, złapało trochę kurzu, tu jakiś syfek, więc zobaczymy, czy to zejdzie też, jak bardzo zabezpieczyło. No dobra, słuchaj, myślę, że następny film to już będzie, jak to będzie leżeć na stole. No dobrze, najwyższa pora, 24 czerwca, czyli za 6 dni będzie publikacja właśnie tego filmu. Tyle czekałem od 13 września 2023 roku, żeby zrobić ten test. To już jest test, to jest porównanie, to już nie ma tematu. Znaczy test zawsze testuję, ale tutaj mamy porównanie dwóch produktów, które moim zdaniem coś znaczą na rynku. Oczywiście jest ich sporo, jeżeli chodzi o zabezpieczenie winylu, materiału, no to nie ma tematu, ale wziąłem takie moim zdaniem dwa, które są, no powiedzmy, może nie to, że najpopularniejsze, ale moim zdaniem, które robią robotę. Teraz tak, tak jak widać, nano z tej strony i to jest doskonale widać, słuchaj, gdyż, ponieważ, zobacz, tu jest cały czas przyciemnienie, cudowny jest ten produkt. Tu jest jaśniuteńko, teraz brud. Tak jak widać, u góry nazbierało się tego troszeczkę, wysychające kropelki pewnie, tu również. Teraz tak, co będę chciał? Najpierw będę chciał zrobić tutaj, można powiedzieć, bonetem, zobaczyć, czy to zejdzie na jednej i na drugiej stronie. Będę chciał później taśmą odznaczyć sobie miejsce i umyć interior cleanerem, który się pojawi, który jest dla mnie królem, który 1 do 5 zbiera wszystko. Wszystko, po prostu wszystko. Chcę zobaczyć, na ile się zabrudziło i na ile, i czy powiedzmy po wyczochraniu właśnie wkrętarką produkt się jeden lub drugi obroni. Na chwilę obecną fajniej wygląda ta strona, bo jest taka nasycona. Ewentualnie może być tak, że złapała więcej brudu, ale ja wiem, że tak jak mówiłem w filmie zresztą, że H2O on przyciemnia, on nawilża, jakby kurczę, uzupełniał ten materiał, no jest super. Tu rzeczywiście, no zobaczymy, brudne są bardzo podobnie, naprawdę. Tutaj nie widzę różnicy, żeby było z którymś lepiej, z którymś gorzej, a może nawet tu jest przy nano lepiej? Nie, tak samo, chociaż nie, tutaj jest bardzo brudne. No zobaczymy, najpierw biorę się za czochranko ręczne. No dobrze, pierwsze benetowanie popełnione. Słuchaj, kurczę, no jakby to powiedzieć, zobacz. Tu od strony G-Technica jakby zostało tego więcej. Tu od strony nano jakby mniej. Zobaczymy, jak to wyschnie, bo tu już pewnie trochę przeschło. Więc to zostawiam. To zostawiam i teraz tak. Tasiemka, tylko nie wiem, czy... Nie. Tu wezmę, oddzielę po długości. I będę chciał przeczochrać te dwie strony, wymyć to oczywiście mokrą mikrofibrą i zobaczymy, na ile się zabrudziła jedna czy druga strona. No i pierwsze, co zauważyłem. Tu taśma się w ogóle nie chce trzymać. Tu, gdzie nie ma produktu, trzyma się fantastycznie, a tu już tak, powiedzmy, słabo. Więc ewidentnie już na dzień dobry wskazuje na to, że tu produkt lepiej siedzi, lepiej zabezpiecza, robi barierę przed brudem, przed warunkami atmosferycznymi. Więc tu, gdzie nie ma, trzyma się naprawdę solidnie, zresztą widać. Tu, gdzie jest nanotekstil, jest tak pośrednio. Czyli też jeszcze siedzi, co dobrze o nim świadczy, bo ja go używam tylko do wewnątrz i moim zdaniem wewnątrz robi mistrzostwo, żaden produkt mi tego nie daje. No a tu, no dobra, to teraz umyję po prostu na tyle, na ile umyję, zobaczymy, jak bardzo się zabrudziły te panele. No dobrze, słuchaj, sytuacja wygląda ciekawie, gdyż ponieważ tu w cieniu tak to wygląda, ale chodząc na słoneczko, słuchaj, teraz tak, tu gdzie wyczyściłem, wygląda jak tu gdzie nie czyściłem przy stronie nano, tu gdzie nano czyściłem, zrobiło się białe, ale pewnie już nie ma zabezpieczenia, tak jak zabrało zabezpieczenie, zobaczymy, tu znowu, słuchaj, mam wrażenie, że tu było brudniejsze, naprawdę, tak jakby było brudniej, więcej brudu. Tu, nie wiem,
czy zebrałem brud, czy zebrałem z produktem. Tak czy tak wygląda, że tu jakby się lepiej domyło. Teraz tak, tu gdzie nie myte jest różnica. Słuchaj, już ci mówię, w słońcu niewielka, naprawdę niewielka, wygląda tak jakby się odrobinę zabrudziło. Teraz tak, tu gdzie wyschło, jeżeli chodzi o bonet, już ci mówię, tutaj muszę wejść do cienia. W cieniu będzie to lepiej prawdopodobnie widać. Przepraszam, co ja tu widzę? Ciężko mi tak jednoznacznie stwierdzić, tak? Kurczę, bardzo podobnie. Może z minimalną przewagą dla G-Technica, ale to tak naprawdę minimalną. Tak, no... No, nie ma tu jakichś spektakularnych różnic. Teraz tak, co będę chciał zrobić? No, się pojawiła śliskość. Tak, tu jest mniej szorstkie. Będę chciał to zmoczyć wodą za chwilę i zobaczymy, co się wydarzy. No dobrze, mam wodę. Słuchaj, przeniosłem się tutaj w cień, bo jest równie i... Tak jak mówię, tutaj czyściuteńkie, tu jakbym nie doczyścił do końca, a może jest zabezpieczenie, bo tak naprawdę wielkiej różnicy nie ma w tym momencie, naprawdę. W tym momencie nie ma większej różnicy, więc może być tak, że tu po prostu jest zabezpieczenie. Tak może być, chociaż tu się zrobiło ciemniej niż tu, nie wiem co jest grane, nie mam pojęcia, nie mam pomysłu na to. Słuchaj, zobaczymy jak będzie z wodą. Brak kropel. To samo. U góry trochę lepiej, tu gdzie nie zmywałem jest trochę lepiej, tutaj w ogóle leżymy, no tu jest zabezpieczenie, tak, ale no tu jest trochę lepsze, zdecydowanie trochę lepsze, ale tak jak widać interior cleaner zebrał to idealnie, tu podobnie, z tym, że tutaj jak było niedoczyszczone. Kurde, no, ciężki kawałek chleba. Zobaczmy teraz tutaj od góry, co się wydarzyło. Tafla wody, a tu również to samo. Kurde, dobra, teraz słuchaj, biorę i jadę całość, kurczę, interior cleanerem. No tu jest zabezpieczenie, to widać, co? Zobacz, zobacz, tu widać, że siedzi lepiej. Tu ewidentnie jest gorzej, więc... No, jeżeli chodzi o trwałość na zewnątrz, we wnętrzu też, lepszy jest zdecydowanie G-Technic i ochronę. No, kurczę, nie wiem dlaczego tu zrobię, więc tutaj zebrałem, tak naprawdę tu się bardziej zabrudziło, nie ma tematu. Tu przez to, że było jaśniejsze, czyli było mniej brudu, ale tak czy tak produkt, on tu jest jeszcze delikatne przyciemnienie, on przyciemnia, kurczę, rzeczywiście. Na zewnątrz wybrałbym na chwilę obecną G-Technica. Dobra, lecę teraz całość. Słuchaj, jeszcze dwa słowa. Kurczę, tu jest lepsze zabezpieczenie niż tu, gdzie byłem, więc tu moim zdaniem jakby głębiej weszło w materiał, więc tak jak mówię, tak jak nanotekstyl właśnie działa, odżywia, on ingeruje wewnątrz materiału, tu mamy barierę zewnętrzną zdecydowanie i tu widać nawet, że zobacz, tej wody jest zdecydowanie więcej, zdecydowanie ciemniej, więcej jej łapie. Tutaj ona się trochę też rozjeżdża. No jest inaczej, zdecydowanie. Zdecydowanie jest inaczej. No tutaj tak jak widać, że tu jest podobnie jak tu. Więc kurczę, no super. No jeżeli chodzi o nanotekstil, bo na zewnątrz jeszcze go nie testowałem, jestem pod wrażeniem. Kurczę, ciekawie. Wyczochrałem to interior cleanerem, słuchaj. Wypłukałem to maksymalnie wodą i słuchaj, teraz ciekawostka. Tu jest G-Technic i zobacz, ciemno. Tu jest nanotekstil i jest mega jasno. I teraz tak, zgłupiałem. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Czy tu zostało zabezpieczenie? Tu tak wygląda, jakby więcej trzymał wody. Czy tu zostało zabezpieczenie? Jeszcze raz jadę cleanerem. Słuchaj, ciekawa sprawa. Teraz tak. Piana była już czyściuteńka. Tu, gdzie jest H2O, wyrównało się już tam, gdzie nie było produktu, a tu jest ciemno, czyli w dalszym ciągu jakby zabezpieczał.
cały czas siedzi, więc ewidentnie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, lepszy jest G-Technic. Jak widać, może hydro nie ma hydrofobowości, jakby nic, kurczę, mucha mnie gryzła, jakby nic na panelu nie siedziało, ale ewidentnie jest ciemniej. Bo rozumiem, jakby nie było odciny tutaj, w tym miejscu, jakby nie było taśmy, to wtedy można by było kombinować, że tu jest więcej wody i nie ma zabezpieczenia, a tu jest. No nie, tu była taśma i tu nie było zabezpieczenia. I po stronie H2O jest jaśniej, wyrównało się z miejscem, gdzie nie ma zabezpieczenia. Więc jeżeli chodzi o równe porównanie, o zabezpieczenie, który produkt jest lepszy, lepiej zdecydowanie zabezpiecza G-Technic. Więc jakbym miał brać na zewnątrz produkt, zdecydowanie brałbym G-Technica. I teraz tak, jeżeli chodzi o zabrudzenie, słuchaj, nie wiem dlaczego tu wydawało mi się, że piana jest brudniejsza przy G-Technicu. Tu jakby była czystsza, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, ale za to tu u góry, jeżeli chodzi o domywanie, gdzie było najbrudniej, słuchaj, zaraz ci powiem, lepiej się domyło po stronie, tak samo, no tutaj jest równo, naprawdę, tu jest równiuteńko, pomimo, że widać, że tu lepiej siedzi, zdecydowanie, tak, no dobra, słuchaj, nie będę cię więcej męczył. Film długi, zakręcony, ale ja takie filmy właśnie lubię. Uwielbiam takie filmy, dlatego że to pokazuje na surowo, co i jak wygląda. No zobacz, widać? Widać różnicę, co? Kolosalna. Tu jest ciemniej, tak jakby produkt siedział. Ja to teraz wysuszę, zostawiam na słońcu i zobaczymy, co się wydarzy, jak to wyschnie. I to będzie moja ostatnia wypowiedź i nie będę cię już męczył. Wszystko wiem, słuchaj, wyschło. Na szczęście pogoda dopisuje. Zobacz, co jest grane. Obydwa produkty siedzą. Widzisz to? Mam nadzieję, że tak, że widać. Mam nadzieję, że widać. O, w ten sposób może. Albo w ten sposób. Najłatwiej to chyba w ten sposób. Teraz tak, jeżeli chodzi o odcinę. Tu jest ciemniej, tu jest trochę jaśniej, ale ten produkt w dalszym ciągu siedzi. Co mnie interesuje? Tu góra. I słuchaj, tutaj jest mega podobnie. Tak naprawdę w tym momencie, jak to wyschło, nie ma kolosalnej różnicy. Tak naprawdę jeden i drugi produkt jeszcze siedzą. I tu widać odcinę. Co ciekawsze, bo tu było tak ciemniej, jakby więcej wody. Nie wiem, czy nie było to spowodowane tym, że tu lepiej chroniło. Kurczę, no bo to też tak może być. I stąd było jaśniej właśnie, że się wyrównało z tym, a po wyschnięciu proszę. Ale tu znowu jest ciemniej i kurde, powiem tak, ten produkt jest zajebisty, jeżeli chodzi o G-Technica, ale tu jestem mega miło zaskoczony tym nanotextil. No jestem pod wrażeniem. Słuchaj, nie sądziłem, że on na zewnątrz również, raczej ja go kładłem na zewnątrz i na buty i rzeczywiście on siedział, ale nie sądziłem, że w takich warunkach, w takim porównaniu, bo ten produkt też jest bardzo dobry, wypadnie tak fantastycznie. I teraz tak, osobiście, jakbym miał wybierać, kurczę, patrząc na cenę jakość, wybrałbym H2O. Dlaczego? Bo jest wydajniejszy z pistoletu lakierniczego. Naprawdę. Tu jest taka wydajność tego produktu. Wrzucasz go pod ciśnieniem 3 barów z małą ilością, z delikatną mgłą, żeby wbić. No naprawdę, ja w Skodzie. Będzie film? Będzie. Zobaczysz, jak aplikowałem. Tu ten produkt też widziałeś, jak aplikowałem na podsufitkę w Audi. I też elegancko to usiadło. Tu z wydajnością jest trochę gorzej, ale tu jest naprawdę rewelacja. I przed użyciem ten produkt trzeba mega długo wstrząsnąć. Naprawdę, żeby on się porządnie wymieszał. Zresztą każdy produkt. No dobrze, słuchaj, myślę, że nie będę cię już męczył. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Prawie 11 miesięcy, więc kurczę, to wisiało. No nie jeździło to na aucie, ale wisiało cały czas w warunkach atmosferycznych. Zima, wiosna, jesień i teraz załapało też lato. Tutaj gdzieś nawet było troszeczkę już pleśni, tak długo to było, zeszło do końca, tutaj nie zeszło i tu od strony G-Technica też nie zeszło. Więc naprawdę, bardzo, mega podobnie. Raczej bym powiedział nawet, że różnic większych nie zauważam na tym panelu, oprócz tego, że tu jest jakby ciemniej troszeczkę. A, jeszcze jedna rzecz, co mnie bardzo zdziwiło, że tu było więcej brudu niż tu.
Nie wiem dlaczego. Na nano tekstil było mniej brudu, jak czyściłem. Naprawdę. Było mniej brudu. Tu było zdecydowanie, piana była bardziej ciemna. Kurczę, zobacz, widzisz, ile to można przy jednym teście, kurczę, co mycie, co podejście, inna bajka. No sorry, bateria mi się rozładowała. Na czym to skończyłem? Że nie będę cię więcej męczył. No, dzisiaj nie zobaczyłeś mojego ryja, wyjątkowo, także tylko się cieszyć, będziesz spał spokojnie, ale za to cię pomęczyłem moimi wypowiedziami, bez ładu i składu. Słuchaj, bardzo podobne produkty, z tego tylko, że ten jest przyjemniejszy. Nie dość, że ładnie pachnie, to naprawdę ten materiał czuć, że jest... jeszcze jedna rzecz, właśnie, bardzo ważna. Ten robi taką totalną barierę, tak jak widziałeś. Barierę, naprawdę barierę, i jeżeli chodzi o siedliska, rzeczywiście może się dupsko pocić. To jest tak jak przy skórze. Nie ma, jak nie masz perforowanej, no to wiadomo, jak się nagrzeje, to dupa po prostu, kurczę, cojones się gotuje. A tu, tak jak mówiłem, kiedyś to było coś na Facebooku, że tu rzeczywiście on tak jakby tylko odżywiał, że ingeruje tak jakby głęboko, kurczę, w ten, w materiał, i całkiem inaczej siedzi niż ten, bo ten to rzeczywiście robi barierę, ale tak jak widać, kurczę, ten też jeszcze siedzi, odcina, tutaj jest. No dobra, z mojej strony wszystko, wybór pozostawiam tobie, ja osobiście jakbym miał wybrać, wybrałbym nanotekstil, bo ten naprawdę śmierdzi strasznie. Niesamowicie, pomimo że to jest trzecia wersja, smród niesamowity. Tu mamy przyjemnie i tak mięciutko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!